drugimi. Siemano ekipa, witam was serdecznie. Dzisiaj seria Energoli od Level Upa pod nazwą Easy Peasy. Ale mam teraz pomysłów, jakie intra zrobić. Level Upy, Energole z Żabki, współpraca z G2A, bardzo duża reklama i tak dalej, ale na czym seria Easy Peasy polega? Bo wydaje mi się, że seria Easy Peasy, w sensie wydawało mi się, że to jest seria z sokami owocowymi. Czyli tak naprawdę seria Easy Peasy to jest seria energetyków o smaku owoców tropikalnych. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki z tyłu, to sorry, ale mamy remont drogi. No oczywiście za wszelkie warkoty, sorry. Okej. Okay. Panowie stanęli, wyglądałem przez okno, czekałem na odpowiedni moment, ale i w międzyczasie też wyliczyłem wszelkiego rodzaju wartości odżywcze, tak więc przejdźmy teraz do nich. Mam nadzieję, że są tylko dwa smaki z serii Easy Peasy i nie ominąłem żadnego smaku. Jak to w przypadku na przykład V-Powerów, zdarzało mi się pomijać niektóre smaki, dopóki nie postanowiłem zrobić kanału i zacząć recenzować Energole. Tak więc cóż, mamy wszystko rozpisane tak jak trzeba. Oczywiście jakbym już miał tę puszkę, bo od niej zaczniemy, więc tego panocka wpierdzielamy do szafy. I chodzi mi o to, że tutaj mamy już rozpisane wszystko na pół litra i w tym przypadku i w tamtym mamy jedne i te same wartości. I tutaj mamy 110 kilokalorii na całą puszkę, 24,5 grama cukru i standardowa 160, jeżeli chodzi o kofeinę. Ale czy to jest naturalna kofeina, czy syntetyczna? Nie pisze nic, że to jest naturalna kofeina. A więc cóż, Level Up Easy Peasy Skill Bill, bo mają też nazwy. Zobaczmy, jak to będzie smakować. Ananas mango. Jak to będę, kurde... Jak ja to będę rankingował? Jako tropikalny energetyk, czy bardziej mango? Bo jednak tutaj w tym będziemy to rankingować jako energol tropikalny, ale zobaczmy. Pachnie jak Rockstar. Czuć bardziej mango, o Jezu. Nawet nie czuję to ananasa. No może troszeczkę, ale wydaje mi się, że tutaj najbardziej gra rolę mango, tak w 85%, 15% to tam inne zapachy, bo mamy tutaj mieszankę soków, nie tylko sok jabłkowy, bo mamy sok z jabłka 10%, pomarańczy 7% i po 1,5% mango i ananasa. Fajnie, że to jest mieszanka, a nie tylko sok jabłkowy, jak w przypadku na przykład Tigerów. Ja chyba naprawdę będę to wszystko obracał w mema. Ale tak, tutaj czuję zapach mango, tak jak w przypadku tego Rockstara. Może to będzie ten smak albo lepszy? Mam nadzieję. W sumie tak samo też pachniał tropikalny ten Rockstar Hemp. Ale w sumie od tego Rockstara Hemp do tego mango była spora różnica, bo ten juice to był samo mango, najlepsze mango, a hemp był drugi spośród tropików. I jeżeli przypatrzylibyśmy się kolorowi, pomarańcz. Bardziej żywsza od tej, jak spotyka się przy przypadku innych energetyków, mango.
Ta. Ej, ciekawe, czy to ciągle jest sponsorowane przez G2A. Nie wiem, możliwe, że przy normalnych puszkach bym to zauważył. Tamte też będę testował, ale w swoim czasie. Na razie chciałem się zająć serią Easy Peasy, a jak będziesz smakować, zobaczmy. Jak w przypadku zapachu, to była przewaga takiego mango. Tak tu w smaku jest przewaga ananasa. Czuję się trochę, jakbym pił ananasa z puszki. Ten sok z ananasa z puszki o pomniejszonej zawartości cukru. Bo to jednak wiecie, ten syrop to jest tak woda wymieszana z cukrem i czymś tam jeszcze, żeby to zakonserwować. I tutaj najbardziej czuję właśnie taki smak ananasa z puszki. Mango w tym tak słabiutko jest wyczuwalne. Jest wyczuwalny, ale jednak taki trzeci plan, łącznie z sokiem pomarańczowym. Głównie tu gra rolę sok z ananasa, wymieszany z sokiem jabłkowym. Powiem szczerze, to nie jest takie złe, ale jeżeli miałbym to porównywać do jednak chyba tropikalnych, bo do mango to raczej. Wolałbym to porównywać do takich samych mango, bo jednak tych energoli o smaku samego mango jest jednak o wiele więcej, aniżeli tropikalnych, więc ten i tamten będziemy porównywać do innych energoli tropikalnych. I jakbym miał iść tą drogą? Nie! Rockstar wydaje mi się był od tego o wiele lepszy. Tych tropikalnych smaków, na przykład mamy wiedźmińskiego Oshi. To była Wilga. Jedyny energetyk z Odoshi w małej puszce i było też od tego lepsze. W ogóle Wilga była takim moim czwartym miejscem. I to bym postawił, no niestety, tak pod koniec, bo jednak. Co jest tutaj czuć najwięcej, to oczywiście tego ananasa. Co jest jednak przyjemne do picia, bo ja lubię ananasowe smaki, ale jednak to jabłko wszystko psuje. I tu prędzej by taki jabłko, mango, ananas jako kwestia smakowa. To by bardziej do tego pasowało. Ciekawe, kiedy nauczą się wszystkie te firmy dodawać jabłko te do opisu smakowego, bo wiele firmy po prostu zaczyna to dodawać i to wtedy ma już jakiś sens. A tutaj jest po prostu napisane, że to jest smak mango ananas, a ja tutaj czuję głównie ananasa wymieszanego z jabłkiem. Mango i pomarańcza jest tutaj takim dodatkiem. No i jak to mówię, jabłko tutaj troszeczkę to psuje, jak w wielu przypadkach jest naprawdę fajnym dopełnieniem, tak tutaj to psuje. No jednak są lepsze od tego energole, ale pucha jest naprawdę bardzo ładna. Naprawdę ładna puszka. I naprawdę, jakbym miał to rankingować, mam ranking przy sobie. No nie uwierzycie, jak ja to rankinguję. Akurat miałem na stanie. To sobie pomyślałem, dlaczego by nie zrobić rankingu właśnie takiego. Kartek mamy potąd. Właśnie atrujek. Więc dlaczego by tego nie wykorzystać? No i co? Ja bym to właśnie tak. Na pewno nie ostatni, tak.
Czwarty od końca, bo jednak troszeczkę tych tropikalnych smaków się wypiło. I nawet Mango Loco tam postawiłem. W ogóle są energole, które postanowiłem rankingować w dwóch kwestiach. I na przykład Mango Loco jest i w rankingu z mango, i w rankingu z tropikalnymi, gdzie w tropikalnych jest bardzo wysoko, a w mango nie powiem, że gryzie piach, ale jest jednym z ostatnich, bo jednak wybrałbym o wiele więcej smaków mango od tego, właśnie Mango Loco, a w przypadku tropikalnych Mango Loco jest takim wyznacznikiem, tak więc tutaj, jak mówiłem, troszeczkę środkowa część tabeli i co? To by było na tyle. Fajny smak, ale ostatnio level upy się zepsuły. Nie chcę tak ostro naskakiwać, bo wiecie, ho ho, kurde. Level upy to była kiedyś koksuwa. Kiedyś jak chodziłem do liceum, to wybierałem ponad tymi monsterami level upy, a level up bez cukru o smaku naturalnym był jednym z najlepszych energetyków zero, jaki piłem do tej pory. Najprawdopodobniej poszli w ślady Reapera. Ale okej, koniec gadania o naturalnym. To jak chcecie, to kupcie sobie. Nie poleciałbym z tym na dłuższą metę. I widzimy się następnym razem, bo następnym razem drugi level up wydaje się o wiele bardziej ciekawszy, bo wiecie, guława, smoczy owoc. Słyszałem sporo opinii, że tam jest czuć smoczy owoc o wiele bardziej, aniżeli w innych energetykach. Tak więc jestem już dwa razy bardziej ciekawy. Do następnego razu.